Ty Majek idziesz tutaj? No, w Max samochodzie jeszcze jeden. Ola? Przymierzam. Chodźcie do przodu. A rodzice? Możecie na przykład na podłodze sobie usiąść, albo na miejscach leżących. Tato, idź. Ola na leżankę. Ja też tam zaraz wsiądę. Dobra, to ja idę tam, a tu usiądzie ktoś. Ja nie mogę. Takie opinie nie mamy. Ale to jeszcze nie ma. Wszyscy są gotowi? Można zaczynać. Mogę to pisać? Tak, przykleić? Nie wiem, dobra, to ja się szybko pomodlę. Dzięki Ci Panie, że dałeś nam wszystkim czas, byśmy mogli się tutaj spotkać. Dzięki Ci, że błogosławisz te rodziny doświadczeniami i swoją dobrocią. Proszę Cię Panie też, żebyś teraz błogosławił nas swoją dobrocią i swoją opieką, by się nic nie stało podczas wstępu, podczas tego, co chcę Wam powiedzieć i pokazać. Dzięki Ci Panie, że jesteś. Amen. Dobra, to słuchajcie, zacznę od tego, że razem z obecnym tutynkiem byliśmy na, i kilkoma jeszcze osobami, byliśmy na nocowaniu w lesie. Nocowanie w lesie było całkiem przyjemne, dopóki było ognisko. Ognisko rozpalił Krzysiek, my tam robiliśmy inne rzeczy, no każdy się podzielił po prostu, ale wszystko było załatwione. Niestety padał deszcz. Mieliśmy fajnie rozstawione daszki, więc na nas nie padało, no ale nad ogniskiem daszek nie mógł być, bo by się stopił. I to ognisko trochę od tego deszczu tam nie za dobrze się paliło. No i tam dokładaliśmy trochę drewna, niestety drewno też było mokre, bo było na deszczu. I to się tak nie do końca paliło. Krzysiek musiał pojechać tam o pewnej godzinie do szpitala z jego siostrą, z dzieckiem jego siostry, więc nas zostawił w lesie na jakiś czas. I podczas jak Krzysiek pojechał, Piotrunia stwierdził: o, ja to już z jadkiem patrzę. A to ognisko było tak, no coś tam się paliło, tak to troszeczkę było w tym ogniu. Więc zaczęliśmy akcję dmuchania, żeby to ognisko trochę rozpalić. No i tam dobre pół godziny dmuchaliśmy, próbowaliśmy jakoś osuszyć te drewienka, żeby to się trochę bardziej zaczęło palić. I tak, co się poprawiło, to zaraz deszcz to przygasił, ale zawsze nam troszkę tego ognienka było. No i Petrunia stwierdził: dobra, chyba czas upiec sobie kiełbasę na tym, co jest, bo lepszego nie będę miał. No i dobre 20 minut też piekł tą kiełbasę na tym malutkim ogienku. I ta kiełbasa podniecała trochę ten ogień, bo tłuszczyk spadał z kiełbasy. No i tam trochę to ognisko się zaczynało lepiej palić. Ale zaraz znowu deszcz zaczął padać i znowu przestało, znowu się przygasiło. My dodatkowo jeszcze przy tym dmuchaliśmy do środka, żeby to jakoś się tam, no żeby upiec tą kiełbasę chociaż, nie? No i Piotrunia w końcu upiekł kiełbaskę i w momencie jak upiekł kiełbasę, to ognisko zaczęło, no zgasło. Deszcz dalej padał, a my z Piotrunią zjadł kiełbasę i pomógł mi rozpalać ognisko od nowa, próbować tam coś, jeszcze żar jakiś był, znowu dmuchaliśmy, patyczki, od chłopaków z szałasu braliśmy jakieś suche patyki, no ale nie szło, co tam próbowaliśmy, kolejne pół godziny nam zaszło w dymie, próbować to rozpalić. W końcu stwierdziliśmy, że trzeba rozwalić to wszystko, posuwać na boki i zaplanować nowe ognisko. I tak jest w naszym życiu czasami, że próbujemy robić jakieś rzeczy, nawet dla Boga, ale niestety niesprzyjające warunki, padający deszcz czy mokre drzewa nam to skutecznie utrudniają. I też nam potrzeba takiego przearanżowania całego swojego życia, całej swojej służby. I my wtedy wyjęliśmy całe drewno z ogniska, znaczy obkopaliśmy je lepiej, bo to było ognisko wykopane w ziemi na głębokość szpadla. Zaplanowaliśmy całe ognisko. Zrobiliśmy taki tunel powietrzny, czyli taki
taki tunelek, który dostarczał tlenu, bo tlen też jest bardzo ważny przy ogniu. I zaczęliśmy budować. Tymku, mogę cię poprosić? Co dostałeś? Brzozę. Brzuskę. Ojcze? Możesz usiąść, dziękuję. Od rana moczyłem tą brzuskę. Ta brzuska symbolizuje nasze życie. To jest mokre drzewo, pełne przeciągnięte grzechem, pełno jakichś złych rzeczy. Całe jest mokre, po prostu przeciągnięte tym grzechem. Holcia, gdzie jesteś? Co dostałaś? No i a co ci powiedziałem przy nożu? Słowo Boże. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny albo ostrze, które bierze nasze cząstki życia, bierze na przykład to, z kim się zadajemy, jakie mamy serce w ogóle, co robimy w życiu, czym się zajmujemy, co robimy w hobby, w wolnym czasie i odrypuje po prostu takie małe cząsteczki i bierze wszystko pod sąd. Ale to jest grzeszne, to wszystko jest w grzechu, jest mokre. Czy takie drzewo się zapali łatwo od jednej zapałki? Nie. Czy zostaniemy zbawieni będąc grzesznymi? Nie bardzo. Masz? Ja. Okej. Okay. Czekajcie, ja sobie tutaj przygotowałem, może na bok trochę dam. Na szczęście, słuchajcie, w liście do Rzymian, pierwszy rozdział. Ósmy rozdział, werset 1-3. Możemy przeczytać. Teraz zatem nie ma już żadnego... Przeczytam, bo się stresuję, przepraszam. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Bo prawo ducha, właściwe dla życia w Chrystusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. A tak na nasze, to Bóg zesłał nam Jezusa, który sprawia, że my, chociaż jesteśmy grzeszni, przesiąknięci grzechem, mokrzy, jesteśmy w stanie zostać zbawieni. Bo prawo ducha przejęło prawo grzechu i śmierci. Ja tu mam taką malutką pipetkę, zobaczcie. Słucham? Jeszcze raz. Dobra. To będzie dowód, kto przyniósł gazę do budynku. Dobra. Troszkę. Jezus jest tak silny, że nawet odrobinka jego wystarczy. Może zabiorę ten. Na potrzeby eksperymentu mam tutaj wszystko, żeby to zagasić. Proszę nie robić tego w domu. Słucham? Proszę nie robić tego w domu. Tak, 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 proszę nie robić tego w domu. Żadne zwierzę nie ucierpiało podczas kręcenia filmu. I zobaczcie. Nawet mokre drzewo. Jest w stanie się zapalić, czyli zostać zbawionym dzięki Jezusowi Chrystusowi. Tak, tak, tak. Gasimy. Tomku, mogę na chwilę ciebie? Co dostałeś? Brzozę. Mniejszą brzozę. I co to miało być? Co to miało symbolizować? Przygotowałem się. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy, a tego miałem nie dostać. Dobra, i słuchajcie, jak już Jezus nas zbawi, to musimy jak najszybciej podrzucać, kiedy się pali, kuć żelazo, póki gorące. Czyli wciągnąć w to rodzinę, przyjaciół i dać im też zbawienie, bo bez nas mogą tak naprawdę nie usłyszeć słowa. My, budując to ognisko, zaplanowaliśmy wszystko od początku. Stworzyliśmy nawet takie fajne, potem zdjęcia wam pokażę, jak ktoś będzie chciał. Przygotowaliśmy suszarnię dla drzewa, czyli nad ogniskiem rozciągnęliśmy długi kawał drzewa i poukładaliśmy taki stosik, żeby to podczas palenia się tego malutkiego drzewka suszyło też te drzewa, które są na górze, które są mokre. Bo nie zawsze będzie tak, że ludzie od razu się nawrócą.
będzie potrzebować czasu, tak? Będziemy musieli ich najpierw wysuszyć powoli i im głosić to słowo, głosić Ewangelię. Bo jeśli od razu takie drzewo, jeśli to teraz bym położył na tutaj, to by wszystko zgasło. To by ten ciężar ich nas przytłumił. Więc musimy też odpowiednio zaplanować sobie wszystko, naszą służbę, nasze życie. I jak już to wszystko się wysuszyło, my tam powoli braliśmy drzewa z tej suszarki, dokładaliśmy do środka, a na suszarkę kładliśmy nowe drzewa, tak? Czyli tak w skrócie, szkoliliśmy nowych liderów. Trzeba szkolić nowych liderów, osoby, które będą w stanie podtrzymać ten ogień, podtrzymać głoszenie Ewangelii dla innych osób. I słuchajcie, w pewnym momencie, jak zaczął wiać mocniejszy wiatr, jak przez ten tunel powietrzny wpadło bardzo dużo tlenu, jak to drzewo było już na tyle suche, to się wszystko zapaliło. I to był wielki, olbrzymi ogień. Taki, który rozświetlał nam dookoła, taki, który ogrzewał nas dookoła. I taka właśnie jest Boża chwała, która powinna nas ogrzewać, oświetlać, pokazywać nam drogę, więc musicie zaplanować sobie i oczekiwać tej Bożej chwały, która będzie prowadzić was i oświetlać wasze życie. Jeszcze jedną rzecz mamy. Wiktorka. O! Ziemniaczek. To jadł kiedyś ziemniaki z ogniska. No, mogę? I sroberko? Proszę, no nie wczoraj. Ziemniaczki się owija. Stryberko i wrzuca w popiół. Wrzuca gdzieś tam pod to palące się ognisko, żeby się ziemniaczki ładnie upiekły. I te ziemniaczki w tym momencie symbolizują coś dobrego dla nas, dobrego dla naszego ciała, ale niestety nie zawsze w planie Boga. I powiem wam historię, jaka była wczoraj, możecie sobie to różnie interpretować. Wczoraj, jak jeszcze ognisko, jeszcze się nie zapalił ten nasza suszarka, to wrzuciliśmy 17 ziemniaków do ogniska. Potem, jak to się wszystko zapaliło, to było tak czerwone, tak gorące, tam wszędzie był po prostu ogień i żar, że te ziemniaki po kilku godzinach, w ogóle nie mogliśmy ich najpierw wyjąć, bo to było tak gorące. A potem, jak kilka znaleźliśmy, to się okazało, jak dotknęliśmy patykiem, to one się po prostu rozleciały, całe były spalone. I chciałem wam powiedzieć, że nawet jak coś jest dobre, to nie zawsze jest w Bożym planie. I nawet jeśli czegoś chcecie, to nie znaczy, że to otrzymacie. Także jest też zła strona, znaczy taka mniej miła dla nas, że czasem musimy jakieś rzeczy poświęcić, albo jakieś rzeczy po prostu nie dostaniemy, chociaż bardzo ją będziemy chcieli. Ale to nie znaczy, że Bóg jest zły, tylko ma dla nas innych planów. To jest koniec.